Szanowni Państwo, to już kolejny rok, kiedy możemy wspólnie świętować Dzień Żołnierzy Wyklętych. Dzień naprawdę ważny dla Polski, ważny dla narodu polskiego. To oni przed laty powiedzieli nie. Raz niemieckiej okupacji, później sowieckiej dominacji, tak jak bohaterowie powstań styczniowego i listopadowego potrafili przypominać nam o tym, że Polska jest niepodległa, że warto o nią walczyć, warto się o nią starać. Nigdy nie godzili się na to, że może być inaczej. Cześć i chwała ich pamięci. Dla wielu polskich patriotów życie kończyło się pod taką ścianą jak ta, ścianą śmierci. Ale ich głos, ich wołanie, jeszcze Polska nie zginęła, do dziś w naszych uszach zostały i ich marzenia się zrealizowały. Jesteśmy w Kielcach. Na Łączce, miejscu pochówku wielu bohaterów. Ile takich łączek jeszcze jest w Polsce, ile takich miejsc, o których nie mamy pojęcia. Jedno wiemy, bohaterstwo nie skończyło się z ich śmiercią. Cześć i chwała pamięci.